jeśli zapomnę o nich, jeśli zapomnę kiedyś, to Ty, Boże, zapomnij o mnie. Ojczyzna to umiłowanie tęsknoty, nadzieje, to również ziemia i groby. Skoro wielu z nich nie ma grobów, to musimy bronić ich pamięci w inny sposób. Poprzez tradycje, symbole, uczucie wspólnoty. Jeśli zapomnę o tych, których wojna trwała nie 6 lat, lecz znacznie niedługo, Ty, Boże, na niebie, przypomnij mi, że ich los jest też moim udziałem, bo każdy z nas niesie w sobie ojczyznę i jest ojczyzną. Jeśli zapomnicie o swojej ojczyźnie, gdy losy wojny przesądzić się miały, pancerny pierścień do ufa odpalili. Dla nich ta wojna wcale się nie kończy. Walka o wolność znowu się zaczyna. Walka ze zniewoleniem narzuconym siłą przez obcy system drapieżcy ze wschodu, który jak zwykle w okrutnym rojeniu miał złamać ducha polskiego narodu. 6 lat walki i znów czuli na piersi najeźdźcy Bóg i smaga machaniem z gardy kart. Sowiet czy Polak, duszę oddał diabł. I to już nie był człowieczy czas. Dzień zwycięstwa, okupacja, ucieczka. Z braćmi krwi ukryty wśród drzew. Cel wyznaczał honor Bóg. I w sercu zbierały rozpacz i gniew. Wielu wierzyło, że podporządkowanie Polski Sowietom to stan przejściowy. Inni szli do boju bez złudzeń, albowiem nie o zwycięstwo chodziło, ale o godność i wolność. Nawet klęska ma wartość, jeśli walka i odwaga stają się wzorem dla następców. Jeden z niezłomnych, Łukasz Cierwiński, napisał. Wierzę, że sny powstaną, zostaną wskrzeszone, Syn zastąpi Ojca. Wierzę bardziej niż kiedykolwiek, że Chrystus zwycięży, Polska niepodległość odzyska, a pohańbiona ludzka godność zostanie przywrócona. Wierzę w sprawiedliwość. I oni powtarzali, jesteś moją jedyną ojczyzną, wiarą szlachetną i wolność, aż kości znikną ostatnio, aż wskrzesi nas. Tropieni jak zwierzyna, ścigani, podstępnie chwytani i fałszywie oskarżani, musieli znosić obelgi i najcięższe tortury. Rotmistrz Pilecki przekazał rodzinie, że bezmiar okrucieństwa w komunistycznych katowniach był tak wielki, że oświęcim przy tym to była igraszka. A Łukasz Cierwiński notował. Ból spędza sen z oczu. Mózg szarpie i pozbawia sił, ale wytrzyma. Język waha się między wybitymi zębami, a wyznaniem lub przekleństwem. Krople krwi tworzą na podłodze proste przepowiednie wierności. Nocą pisali dwie psy pod rozpacz, pod gniew, nocami pośród krat. Jakby chcieli nam przekazać wieść, zostawić niezapomniany ślad. Pisali pod wrogi zawzięty nurt, pod wszystkie złe i najgorsze, żeby zostawić przesłanie, święte i proste. Danuta Siedzikówna, Inka, zwykła mawiać, że poprzez mękę chce nadać sens śmierci swoich rodziców. Bo na cóż sybirska poniewielka ojca, na cóż służba, cierpienie i śmierć mamy z rąk gestapo, jeśli Polska po tym, co wycierpiała w wojnie, miała się stać sowiecką kolonią. Nie złamała się i nie prosiła o łaskę. Do innej więźniarki Krystyny Gał zwierzała się, aby dodać sobie odwagi. Popatrz, ile ludzi mogło zginąć, gdyby wydała kogokolwiek. Lepiej, że ja jedna zginę. Język już nie waha się między wybitymi zębami, a oporczywym milczeniem. Krople krwi tworzą na podłodze proste przypowiednie wierności. Ofiara będzie spełniona i przypomniana przez ich synów i dzieci. Kilka dni przed egzekucją Łukasz Cierwiński tak pisał do swojego syna. Wymarzony i kochany mój synku, piszę do ciebie po raz pierwszy i ostatni. W tych dniach bowiem mam być zamordowany.
Chciałbym być ci ojcem, przyjacielem, bawić się z tobą, służyć radą i doświadczeniem w kształtowaniu twojego umysłu i charakteru. Niestety, okrutny los zabiera mnie przedwcześnie. Wierzę jednak, że będziesz wierny zasadom i ideałom, które mnie prowadziły przez życie i powiodły do śmierci za ojczyznę. Jednym ich ocalało, czy sprawą okrucie, że wolności w tym kraju jest więcej niż tragicznie, że trzeba ją mieć bolesną i smutną. Zapłakała każda wierzba okoliczna. Jednym ich ocalało z przesłaniem dla wieki, że ból nie jest daleko, choć triumf po latach wydawać się może daleki i daleki. Ktokolwiek był z tej ojczyzny, walczył lub czego pokryjono, w ugolnej pustce jałowizny nie mógł czuć, że jest w swoim domu. Kto się zapatrzył w ojczyste strony, wiedział, że niebo było nocą ciemne i odłum drżał nieugaszony, a czas był z krwi rzeką wiemy. Ci, których wyprowadzono z więziennych czeluści, sal tortur i cel śmierci, mieli być zapomniani, a ich groby bezimienne, bo nawet po salwie egzekucyjnej byli niebezpieczni. Mistrzowie od kłamstw, ornamentorzy dziejów mieli o to przez następne lata zadbać. Niezłomni, wyklęci, mieli stać się kolejną białą plamą w historii. Wszystkie barwy krzywd w narodzie miały żyć w świetle białych plam. Ponieważ żyli prawem wilka, historia miała o nich milczeć i miały zostać po nich w śniegu zatarte ślady, odgłos ciszy. Przegrali bój we własnym domu, kiedy zawiewał sypki śnieg. Wyjmować cierni z łap nie było komu, gładzić ich sierść. Po klęsce nie pierwszej podnoszą czubice, przechodzili jak we śnie ostatnie granice i swoją krew przelaną oddawali za darmo każdemu, kto choćby sercem chciał się łączyć z ich armią. Pod każdym sztandarem, lecz tylko nie miały, śniło o zwycięstwie, niezłomne, rozbite oddziały. I spisywali po nocach dla nas pamiętniki, żeby przez ściany milczenia ktoś mógł z prawdy usłyszeć. Ci, którzy przeżyli, wciąż starali się zmylić zbrodniczą nagonkę. Wciąż kluczyli, udawali, że byli kimś innym nawet wobec najbliższych, by ich chronić. Pragnęli przeżyć, zanurzyć się w codzienności, żeby po latach dać świadectwo. Tymczasem ich oprawcy i kaci chodzili w glorii patriotów i bohaterów. Ubierali się w skórę odważnych wilków. Zrobili wszystko, by swą marną i nędzną naczynę odmienić. Poszli do fryzjera, nosili rozdział przez środek głowy. Skończyli studia politechniczne i uniwersytetu. Mieli złote korony na zębach, ordery w trakcie, fraczki jak ulał, tylko na Boga, dlaczego żyją bez sumienia? I swoją przewrotną. Nędzą natury uczuli, że wszystko może się odmienić. Zaczynali wyć przeraźliwie ze strachu. Z niepamięci nocy ciemnej zaczęły wychodzić cienie tych, których mordowali. I na Boga, dlaczego żyją bez sumienia? Ci, którzy zginęli, wytrwali. Zbuntowani i przepełnieni tęsknotą za wolną Polską. Ci niezłomni, wytrwali. Wyszli na jaw, na światło dzienne. Przestali być bolesną tajemnicą. Wyszli bez szwanku i skazy, jak obraz twojej, mojej, naszej ojczyzny. Spełniła się przypowiednia Łukasza Cielińskiego i tysięcy jemu podobnych. Polska niepodległość odzyska, a pohańbiona ludzka godność zostanie przywrócona. Każdy z nas jest ojczyzną i oni są nami, więc jeśli zapomnicie o nich, tak byście zapomnieli o części siebie. Jeśli zapomnicie, to jakbyście wyzbyli się pragnień o wolności, szlachetności i dobru. Jeśli zapomnimy o nich, to jakbyśmy przestali pamiętać o wszystkim, co stanowi o nas samych. Jeśli zapomnicie o ojczyźnie. Myślę, że dla tych wszystkich mężczyzn, ale także dziewcząt na zakończenie utwór, ale zanim ten utwór, mamy taką tradycję, pani senator, młodzież z projektu, która przychodzi do grupy historycznej, ma swoje pseudonimy. I zawsze w
czasie jakichś wyjazdów czy wydarzeń ktoś kolejny z grupy historycznej dostaje taki pseudonim, zapraszam Kamilkę do siebie na chwilę. Bardzo proszę członków grupy o tym, żeby stanąć w pozycji zasadniczej. Nie ma do końca dzisiaj grupy, ale ja tak w jego imieniu. Taki pseudonim sobie wybrałaś, Juliusz. On nie jest przypadkowy, jest wielką fanką Juliusza Słowackiego. Więc od dzisiaj w grupie historycznej masz taki pseudonim. Gratuluję. Ok. I na zakończenie ten utwór.